Proszę Państwa, przed nami 11 wykład z teorii kultury, tym razem poświęcony medialnemu charakterowi kultury, czyli mówiąc inaczej, medialny charakter kultury współczesnej. Ten tytuł sugeruje, że będziemy mówić o różnych mediach i tak będzie w rzeczywistości. To twierdzenie wcale nie jest już jakieś odkrywcze, ponieważ o mediach mówimy na każdym kroku. Te media towarzyszą już nam od dłuższego czasu, ba, nawet już od końca XIX wieku, więc nie są czymś nowym, chociaż są tak zwane nowe media. Ale o nich powiem już w dalszej części niniejszego wykładu. I nim zacznę mówić o mediach, to też parę takich uwag bardziej generalnych. Otóż media czy medium zwykle nam się kojarzy z jakimś środkiem przekazu. No, chociaż był taki teoretyk Marshall McLuhan, które mówią, że medium też jest jakimś tam przekazem, prawda, a nie tylko przekaźnikiem. Ale to już tam kwestia, to już jest kwestia szczegółowa. Natomiast zwykle, kiedy mówimy o mediach, o medium, o specyfice mediów, to zwykle przeciwstawiamy je tekstom i tekstualnemu światu. I tak jest w rzeczywistości. Otóż bowiem co najmniej do końca XIX wieku praktycznie we wszystkich ludzkich kulturach przeważały teksty. Ja tutaj oczywiście pewnym wyjątkiem byłyby tak zwane kultury niepiśmienne, oralne, prawda, które wtedy jeszcze istniały, teraz też gdzieś tam w szczątkowej formie sobie funkcjonują, na przykład nie wiem, w dorzeczu Amazonki czy na Papui Nowej Gwinei, ale jest to naprawdę margines. Najpoważniejszym, że tak powiem, do tej pory konkurentem medium był tekst, było pismo, były narracje pisane, prawda? Ponieważ teksty towarzyszyły ludziom od pismo i teksty towarzyszyły ludziom od czasów antycznych, i początkowo zastępowały właśnie tą tradycję oralną, potem pojawiła się właśnie ta tradycja właśnie pisana, która wytworzyła specyficzną kulturę pisaną, kulturę pisma, kulturę tekstualną, prawda? Wszak dzisiaj nawet mówimy o tekstach kultury i o tym też wspominałem na którymś z wcześniejszych wykładów, czyli teksty rozumiane szeroko towarzyszały ludzkości od ponad 2000 lat, jeśli nie dłużej. Były głównym sposobem wyrażania się o rzeczywistości, prawda? Czyli komunikowania różnych naszych treści na temat świata. I narracje pisane były też jak gdyby taką główną formą w nauce, prawda, w edukacji, umiejętności związane z pismem, z interpretacją pisma też tutaj były podstawą wykształcenia i to nie tylko ogólnohumanistycznego, ale w ogóle. Prawda? Wszak nawet obecnie na różnych sprawdzianach, począwszy od szkoły podstawowej, skończywszy na maturze, czy nawet na kończeniu studiów, to niejako podsumowaniem tego jest napisanie rozprawy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej, która ma postać właśnie narracji pisanej, czyli po prostu jakiejś takiej niemalże książki. To się wszystko pomału zaczyna zmieniać, jak już mówiłem, w wieku XIX. Takim przełomem jest rok 1839, to jest wynalezienie fotografii. Oczywiście to nowe medium bardzo powoli się rozwijało i tak naprawdę fotografia to dopiero zafunkcjonowała w wieku XX, chociaż i też przyczyniła się w XIX wieku do wielu zmian, na przykład w sztuce, również impresjonizm pojawił się między innymi,
taki słynny nurt malarski, jako właśnie reakcja na zagrożenie, że tak powiem, ze strony fotografii w ukazywaniu świata. Kolejna ważna cezura to jest koniec wieku XIX, wynalezienie kinematografu, co oczywiście umożliwiło później rozwój filmu i przemysłu filmowego. To, jak wiadomo, zawdzięczamy braciom Lumière z Francji. No i potem mamy już w XX wieku gwałtowny rozwój nowej dziedziny sztuki, filmu, rozwój potężnego przemysłu właśnie filmowego. Wiek XX to jest początkowo rozwój radiofonii, tuż zaraz po I wojnie światowej, oraz narodziny telewizji, też przed II wojną światową, a upowszechnienie się jej już po II wojnie światowej, również w Polsce. I te wszystkie media, które wymieniłem, to znaczy fotografia, film, telewizja, oczywiście radiofonia, to są przykłady tak zwanych starych mediów. Starych mediów. Oczywiście wtedy one nie były tak określane, wprost przeciwnie. Ten przymiotnik stary pojawił się dopiero przy końcu wieku XX, kiedy pojawiły się z kolei inne jeszcze media, takie jak komputer osobisty, jego pochodne, typu tam laptopy, jakieś tablety ostatnio, telefony komórkowe, no i oczywiście internet. I z kolei te media zaczęto określać jako nowe media, i to nie tylko dlatego, że się pojawiły później niż na przykład film czy telewizja, tylko dlatego, że one są oparte, że tak powiem, na innych mechanizmach. Przede wszystkim to, co ich tak zasadniczo różni, co stanowi o specyfice, to jest to, że są to media, przede wszystkim, że to są media cyfrowe. W przeciwieństwie do tych starych mediów, które są mediami analogowymi. Prawda? Czyli wszystkie media, czyli tą podstawową różnicą między starymi a nowymi mediami, to polega na tym, że stare są analogowe, nowe są cyfrowe. No, oczywiście te stare media też przechodzą na cyfrę. To ostatnio na przykład stało się z telewizją w Polsce. Dosłownie kilka dni temu, od momentu, kiedy mówię te słowa, w Polsce też zaczęto nadawać cyfrowe radio. A więc, ale to jest dopiero początek procesu, który ma trwać przez kilka najbliższych lat. Tak więc opcjonalnie wszystkie, również te stare media, też staną się cyfrowe, czyli tutaj ta zasadnicza różnica między nimi przestaje istnieć. Oczywiście stare media, i to była też taka kolejna jej cecha, polegały po prostu na biernym odbiorze treści, właśnie, które one nadawały. Idąc do kina, po prostu siadaliśmy i oglądaliśmy sobie film. To samo było z telewizją. To samo było na przykład i z radiofonią. W przypadku nowych mediów opartych o cyfrę i jeszcze na przykład nadawanych na platformach internetowych, tych nowych, prawda? Mówiłem o tym w poprzednim wykładzie, kiedy charakteryzowałem kulturę 2.0, to tutaj sytuacja zmienia się radykalnie, ponieważ tutaj nie tylko jest możliwa, ale wręcz zalecana aktywna postawa odbiorcy. Czy to będzie widz, czy to będzie nawet słuchacz. Oni mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu treści, we współtworzeniu treści, w komentowaniu tego, co się dzieje. Więc te nowe media umożliwiają gdyby zupełnie inne uczestnictwo, partycypację w kulturze. Tam bardziej aktywną, a nawet wręcz twórczą. I stąd no właśnie zaznacza się przewaga tychże nowych mediów. Oczywiście tutaj też w przypadku nowych mediów mamy do czynienia ze zjawiskiem konwergencji, o którym też mówiłem na poprzednim wykładzie, czyli wykładzie numer 10.
Czyli po prostu ta konwergencja mediów w jednym ze znaczeń tego terminu po prostu polega na tym, że takie jedne medium w sobie może zawierać inne. No na przykład internet może zawierać również, nie wiem, telewizję, radio internetowe i tak dalej. Nowoczesny odbiornik telewizyjny może też stawać się, czy może być podłączony do internetu, czyli może się stawać jakąś przeglądarką internetową. Też może tam w nim być zamontowany tuner radiowy, prawda? Czyli jak gdyby pełnić wiele, wiele różnych funkcji. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą problematykę, że tak powiem, nowomedialną, to ona ma też swoich teoretyków, komentatorów. Takim wręcz już klasykiem to był wspomniany kanadyjski badacz Marshall McLuhan, który swoje teksty tworzył w latach 50. i 60. XX wieku. Oczywiście one były głównie ograniczone do telewizji i do filmu, gdyż w jego czasach jeszcze nie było ani komputerów osobistych, ani internetu. Kolejna ważna postać to jest Jean Baudrillard. No i już bardziej współcześni badacze, jak też wielokrotnie tutaj już wspomniany Henry Jenkins czy Lev Manowicz. A więc to są te postacie. Oczywiście jest szereg innych, ponieważ no, problematyka nowych mediów jest obecnie bardzo popularna, zarówno jako kierunek studiów, jak i pewien ważny nurt badań społecznych, nie tylko zresztą społecznych, też z nowymi mediami wiążą się właśnie nowe dyscypliny badawcze. No ale oczywiście tego wątku tutaj nie będę dalej rozwijał, bo jest to już temat na zupełnie inny wykład. Oczywiście też z pojęciem nowych mediów, z tą dziedziną jak gdyby, też są związane pewne pojęcia, pewne kategorie. No, samo pojęcie medium, nowych mediów, konwergencji mediów, obrazu, następnie takie no, znane Państwu pojęcia jak hipermedium, tak analogicznie do hipertekstu, jak intermedium, no i przede wszystkim doskonale wszystkim znane multimedium. Prawda? Praktycznie wszystkie te nowe media mają charakter no, coraz częściej multimedialny. No, jeśli weźmiemy tutaj, nie wiem, komórkę, telewizor, czy nawet popularne odtwarzacze MP3 typu iPod, prawda? No to już są po prostu urządzenia multimedialne. Ponadto jeszcze wspomniana właśnie teleobecność, immersja, które też odnosiły się i w ogóle do internetu, do kultury 2.0, do cyberkultury. Tak samo i tutaj oczywiście też odgrywają ważną rolę. I teraz też na zakończenie taka kolejna uwaga, że jak mówiłem na początku wykładu, przy kulturze tekstualnej potrzebne były niezbędne kompetencje do odbioru treści, które ona przekazywała, czyli na przykład umiejętność interpretacji tekstu, jego rozumienia. Tak samo w przypadku nowych mediów. Tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. W przypadku starych mediów to praktycznie nie występowało, dlatego że tam byliśmy zwykle no, biernymi konsumentami treści. Oczywiście dobrze było, jeśli ktoś miał jakieś tam własne zdanie na temat obejrzanego filmu w kinie czy jakiegoś tam serialu w telewizji. W przypadku nowych mediów to już jest niemożliwe, dlatego że one właśnie umożliwiają i domagają się aktywności, prawda, tworzenia, współtworzenia. Więc tutaj kompetencje związane z posługiwaniem się no,
nowymi mediami są bardzo istotne i, no i muszą być kształtowane tak jak kiedyś były właśnie kształtowane kompetencje literackie. I tym stwierdzeniem chciałbym dzisiejsze spotkanie zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.